Naszych chłopaków. Wiedziałam, że to nastąpi. Ja nienawidzę. Porozmawiać, mimo że też mógł się zmienić, bo wtedy ultra. Ja znam to. Wydaje się. Powiedzieć, że dlatego, że ma tlenie na włosy. Ja tak samo generalnie jak dziewczyny. Mini Mike no jest wspaniały. Obserwuję go chyba od 2 lat, jak go poznaliśmy na pierwszym Fame, jednym z pierwszych. Się zakochałam w nim, także Mini Mike zdecydowanie na Mary. Kamerzysta fuck, gdyż ma tlenione włosy. No i Mareczek zostaje na kill, chociaż został moją kotką, śpiewałam głośno. I ja tak samo. Dawid Haufa, 5 zł. Kiedy będzie można kupić pyw z twojego reflingu, bo nie mogę się doczekać. Dawid Haufa, jak będzie już można, to na pewno powiadomię. Powiadomię, byczku, poznam. Mini Mike ma kaloryfer, myślę, że pozostali panowie nie mają. A kamerzysta może być Park, no bo ma ładny blues, więc gdyby było cokolwiek. A jest już. Natalia. Dziękuję, Natalia. 5 zł. Czyli nie? Czyli nie? Ale fajne zestawienia, w sensie, że podobni są, tak. Mhm. Ciężko jest wybrać. No, był taki punkt zaczepienia. No, w tym przykładzie pewnie też zobaczycie pewien punkt zaczepienia. Się boję troszkę. Albo wtedy też mieli Najmana. Obowiązkowo. No dobra, może Korynka cię teraz. To ja już wiem w sumie. Ja też wiem. Okej, ja, bo dla mnie jest akurat prosta. To tak, pan Najman kick, bo Robert by mi nie wybaczył. I kiedyś nie rozumiałam tego wszystkiego wokół pana Najmana, ale jak już się zagłębiłam w temat, to rozumiem, czemu to nazwisko już jest taką ikoną. Pan, i właśnie z panem Casio mam tak, że i Mary, i fak mogłoby być, ale chyba Mary, bo... Mary, a fak co to jest? Także przelecieć się... Widziałeś olejnik wys Mamet Kalidow zapowiedź walki? Jeżeli nie, a masz ochotę, to możesz włączyć twarz ze łzami radości. Widziałem, ale zobaczymy twarz potem. Ze łzami radości. Zaraz zobaczymy. Najman dostaje odstrzelone, a ja Mary? A fakt to jest dobrze czy źle? Bo ja nie wiem. Jaro, 5 zł. Witam, skąd Jaro, się tak, mną, tylko to napisz do mnie na maila. Kasa już. Na Instagramie mam, byczku. Piszę teraz, znaczy Jaro. No dobra, napiszę. Natka, 5 zł. Dziewczyny decyduje, za kogo by wyszły za mąż, kogo by zabiły i kogo by bzyknęły. Aha, czyli mnie by bzyknęła i wyszłaby za mąż, tak? To spoko, nie? Chyba. A kogo to jest dziewczyna, ta blondynka? To spoko, czyli mnie bzyknęła i by wyszła za mąż. Za tydzień w niedzielę, o tej porze. Kasio, kiedy jedna konferencja Fame ma?
Za tydzień Igor. Igor jest na drugim miejscu w Turbo Wyścigu Formuły 1 na 53. okrążeniu. Akurat prosta, to tak, pan Najman Kik, bo Robert by mi nie wybaczył i kiedyś nie rozumiałam tego wszystkiego wokół pana Najmana, ale jak już się zagłębiłam w temat, to rozumiem, czemu to nazwisko już jest taką ikoną. Pan, i właśnie z panem Casio mam tak, że i Mary i Fak mogłoby być, ale chyba Mary, bo wydaje się bardzo sympatyczny na żywo. Naprawdę lubisz bad boyów? Nie. No taki bad boy. No i pan Meduza jest bardzo sympatyczny na żywo. Fak. I fak. Nie może być fak. I też taką fajną sylwetkę, ma fajne ciało, widać, że ćwiczę. Okej, no dobrze, to teraz ja. Czy ja na ten, na męża? A to Robura jest, tak? Aha. Ja bym dała Meduzę Mary. Też się nie rozmawiałam z nim nigdy, ale gdzieś tam jak widziałam go z chłopakami, czy jak... Dobra, nieważne. To wydaje mi się, że jest... No raz, że ćwiczy, jest bardzo ciekawy, więc na pewno bym się z nim nie nudziła. Casio... Znaczy, no to dobra, Najman to będzie kill, no to Casio będzie fuck, ale chyba też bym dała mu kill, więc tu mam trudny wybór, bo ja się po prostu Casio boję, bo jest taki dla mnie trochę nieprzewidywalny. Mimo, że na przykład Popek wydaje mi się taki, no nie wiem, delikatniejszy. Ale ojcem. Czy ja bardziej nieprzewidywalny niż Popek? Michal, Popek 5 złotych. Fak, czyli przelecić kogoś. Michal, no już teraz rozumiem, że fak to przelecić kogoś. Czyli ja, że nie jestem delikatny, to przez to kill? Casio, znaczy no to dobra, Najman to będzie kill, no to Casio będzie fuck, ale chyba też bym dała mu kill, więc tu mam trudny wybór, bo ja się po prostu Casio boję, bo jest taki dla mnie trochę nieprzewidywalny, mimo że na przykład Popek wydaje mi się taki, no nie wiem, delikatniejszy. Jest coś takiego, nie? Ale z ojcem też Popek. Może, ale właśnie... A kogo to jest, dziewczyna? Pałka do wora, wór do jeziora. A to jest kogo, dziewczyna? Kto mi napisze? Ja go ten? Gorszy od Popka? Czy nieprzewidywalny? Nie, jakoś z Casio mam coś takiego, że się go trochę obawiam. No, a Najman, no to myślę, że nie muszę tłumaczyć, to kill. No to u mnie właściwie chodzi tak samo jak u Korenki. W zasadzie znam tylko Meduzę osobiście i bardzo dobre wrażenie na mnie wywarł, bo jest i taką ciepłą osobą, i jest bardzo przebojowy, i zagaduje. Także... Trochę owca taki. Trochę taki owca. No, także tutaj w ogóle bez zastanowienia Mary. A jeżeli chodzi o Casio, to mam tą samą akcję co Korynka, że bałabym się, ale może na jedną noc bym się odważyła. Ale w dłuższej perspektywie to nie moja bajka. No i Najman dla zasady kill. No ja generalnie tak sam. Na jedną noc by się odważyły ze mną? Tak mówią z bajką? A ta Robura powiedziała, że... Fucky kill. Bo ona taki ładny uśmiech ma, nie? Ta Robura. Dziewczyna. Czemu się mnie ludzie boją, jak ja jestem sympatyczny i miły człowiek? Tak mają ludzie z bają, że mnie się boją? Ja, jak ja jestem słodziak ponoć, tak mówią wszyscy. Mama tak mówiła do mnie, że ja jestem słodziak całe życie. Samo Najman wiadomo, Meduzę też miałam okazję poznać. Najman do Igor, odstrzału. 5 złotych. Nie no, Najman zawsze idzie na odstrzał. Idzie na odstrzał, że kurwa, to tylko z Godleską, z tą maskotką Michelina mu się udało. Poznać osobiście, no jest ultra kochany, ultra ciepły i tak dalej. A Casio fuck i tutaj chciałam go obronić trochę, bo miałam okazję z Casio rozmawiać chyba 15 minut.
Tak, znam go na wylot, kiedyś na którejś loży on do chłopaków podszedł, ale ktoś był inny i on czekał, ja też tam siedziałam i jakby w takim kontakcie, kiedy nie ma publiczności i tak dalej, to jest zupełnie... A, to ja nie pamiętam. Natka, 5 złotych. Po kolei tak jak się wypowiada Jarobur Pączek Owca Sejker. Robur Pączek Owca Shaker? Aha. Robur Pączek Owca Shaker. To ja rozmawiałem z Shakera, dziewczyną? No jeszcze raz tą wypowiedź, co na mnie. Co, koryka? Że bałabym się, ale może na jedną noc bym się odważyła. Ale w dłuższej perspektywie to nie moja bajka. No i Najman dla zasady. No ja generalnie tak samo, Najman wiadomo. Meduzę też miałam okazję poznać osobiście, no jest ultra kochany, ultra ciepły i tak dalej. A Cassio fuck i tutaj chciałam go obronić trochę, bo miałam okazję z Cassio rozmawiać chyba 15 minut. Tak, znam go na wylot, kiedyś na którejś loży on do chłopaków podszedł, ale ktoś był inny i on czekał, ja też tam siedziałam i jakby w takim kontakcie, kiedy nie ma publiczności i tak dalej, no to jest zupełnie inny człowiek, jakby normalnie można było z nim porozmawiać, mimo że też mógł się zmienić, bo wtedy to był tak, że nikt za bardzo nie wiedział, kim jest Cassio, teraz Cassio jest gwiazdą fejmu, więc możliwe, że się zmienił, no ale jako, że jest właśnie takim bad boyem, no to fajnie. Ale jest za Patrykosem. Serio? A dzisiaj, dzisiaj oglądałyśmy Cage'a. I powiedział, że wierzy w Patrykosa i że Pączek w stosunku do Patrykosa nie ma przygotowania mentalnego. To ja też cofam. Także nie chciałam tego wspominać, ale pomyślałam, że warto cię uświadomić, Agata. Teraz to już Najman może być wszystko, a Cassio kill jest. Pączek ma chyba najsilniejszą psychę, tak uważam. I ktoś, kto go nie zna, może powiedzieć, że nie ma psychy. Serio. No dobra, to kolejne zdanie. Ale może to jest właśnie ta pozycja. Ale nie znam Pączka przecież dobrze. Też proste. Więc co? To, że powiedziałem, że ten, że za Patrykosem Patrykosa po prostu lepiej znam. A Pączka też znam i też do niego nic nie mam, ale byłem za Patrykosem oczywiście.